Witamy w kolejnym odcinku Quick Fix, czyli krótkich poradach serwisu Gunfire. Dziś zajmiemy się programowaniem układów MOSFET firmy Jevtron. Producent posiada sporą ofertę modeli z możliwością programowania, czy to trybów strzałów, szybkostrzelności, czy ochrona akumulatora. Pozwólcie, że najpierw wytłumaczę Wam, jak to będzie wyglądało. Jeśli mamy replikę z już zamontowanym układem, tak jak ja tutaj, to podłączamy akumulator i przełączamy na tryb semi. Następuje krótka wibracja, po której wciskamy spust. Jesteśmy w trybie programowania, o czym informują nas trzy krótkie wibracje. Teraz mamy około 2 sekund na wybranie odpowiedniego programu przez odpowiednią ilość wciśnięć spustu. Ja chcę zmienić tryb strzału, czyli program numer 1. Wciskamy spust raz, po czym następuje odpowiednia ilość wibracji jako potwierdzenie danego programu. Zaraz po potwierdzeniu danego programu naciskamy spust odpowiednią ilość razy do danego podprogramu, który chcemy wybrać. Ja chcę zmienić na program numer 4. Tym razem z każdym naciśnięciem spustu powinna następować wibracja. Następnie po kolejnych 2 sekundach następuje potrójna wibracja układu jako potwierdzenie i akceptacja danego wyboru. Pozwólcie, że teraz Wam to zaprezentuję. Jak zauważyliście, na końcu była jedna dłuższa wibracja, która oznaczała zakończenie programowania i przygotowanie repliki do działania. A co jeśli chcemy programować układ dalej? To zaraz po zasygnalizowaniu przez układ potwierdzenia poprzedniego programu, czyli trzy krótkie wibracje, ponownie w ciągu 2 sekund naciskamy spust odpowiednią ilość razy do danego programu, który chcemy wybrać. Teraz przejdziemy do ochrony akumulatora, czyli program numer 10. Naciskamy spust dokładnie 10 razy i wybieramy podprogram do akumulatora, z którego będziemy korzystać. W moim wypadku jest to LiPo 11.1, czyli 3S, podprogram 3. Jeśli mamy ustawione wszystkie programy i funkcje układu, które chcemy, to po potwierdzeniu ostatniego wyboru przez 3 wibracje, po około 3 sekundach następuje właśnie jedna dłuższa wibracja, jako potwierdzenie i gotowość układu do pracy. Jeśli będziemy chcieli powrócić do ustawień fabrycznych, to zaraz po wejściu w tryb programowania naciskamy spust 11 razy, przy czym ostatnie naciśnięcie przytrzymujemy, po czym następuje 11 krótkich wibracji jako potwierdzenie wybrania programu, a następnie jedna długa jako potwierdzenie zresetowania układu. I odłączamy akumulator.
Teraz układ mamy zresetowany i powróciliśmy do ustawień fabrycznych. Teraz możemy zacząć programować wszystko od nowa według własnych potrzeb. Pamiętajmy, by po odłączeniu akumulatora odczekać najlepiej około 5 sekund. Dopiero po tym czasie ponownie możemy go podłączyć, gdyż krótkie i szybkie rozpięcie układu może doprowadzić do nieprawidłowej pracy jednostki. I gotowe. Jeśli macie jakieś pomysły, co moglibyśmy dla Was jeszcze przygotować, to podzielcie się tym z nami w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.